ośmiu nagrody, piorniki wrocławskie. Pasja to już będzie jakieś 16-17 lat temu. Zaczęło się od tego, że trzeba było zrobić prezenty na święta i że jestem rękodzielnikiem, to stwierdziłam, że już różne pomysły były i czas na piernika. A że znalazłam fajną, starą książkę z przepisami właśnie takimi starymi, więc stwierdziłam, to jest to. I pierwsze pierniki, jakie powstały, to były właśnie chatki piernikowe. Zaczęłam właśnie od architektury. Mój pierwszy jarmark, który w ogóle gdzieś się zaczął, to był właśnie tutaj w Jaworze. A wcześniej po prostu piekłam w domu na zamówienia i tak to się wszystko zaczęło rozkręcać. Tak, to jest dosyć rodzinny interes, ponieważ ja piernikę pierniki, mąż zajmuje się całą obróbką, a dzieciaki pomagają, najmłodszy zjada co się nie uda. Tak, dziewczyny też już, jedna idzie właśnie, jest w szkole gastronomicznej, więc będzie komu później przekazać, druga zresztą też się interesuje, też już ręka do lukrowania jest, więc kolejne pokolenie rośnie, a ja później będę mogła odpoczywać. Dla mnie tak naprawdę na największym takim sukcesem to są opinie klientów. To jest chyba takie najważniejsze, bo dyplomy też są ważne, ale właśnie jak klient wraca, to jest chyba najważniejsze. A z takich chyba ważniejszych dyplomów, gdzie gdzieś tam moje pierniki dostały, bo to nawet nie ja, tylko pierniki, no to bomba legnicka, którą odtworzyliśmy, to jest historyczny piernik, właśnie pochodzący z Legnicy, który dostał i kulinarne dziedzictwo, i też na targach w Poznaniu dostał medal, co dla mnie było takie naprawdę takie miłe. Było jury składające się z wielu osób, które zajmują się faktycznie kuchnią, i przyszli i powiedzieli mi: pani Aniu, to jest właśnie ten smak, którego szukaliśmy, więc to naprawdę było miłe. Też mamy Europę na widelcu, przekładaniec dostał, plus moje rzeźby piernikowe, które właśnie na różnych konkursach też właśnie dostają nagrody, co też bardzo cieszy. Dla mnie jest chyba najważniejsze, bo chodzi o to, żeby nie zapominać. Nie zapominać, wracać do korzeni, bo tak naprawdę chyba już dorosłam do tego, że smak ma być wielowymiarowy, a nie płaski. I to, co teraz mamy tak naprawdę gdzieś na półkach sklepowych, to jest wszystko płaskie. A jak gdzieś odtwarzam te stare przepisy, to sam przepis niby jest prosty, ale jest tak wielowymiarowy smak, że później jak gdzieś próbujemy w domu, to wszyscy robią: ale to jest dobre! I nawet taki nie podane czekoladą, jest po prostu samo ciasto. To już jest inny wymiar właśnie i tego trzeba się trzymać i do tego wracać. To tak, oprócz tego, że mamy pierniki smakowe w różnych wersjach, typu wszystko jest oparte na klasyku, gdzie to też jest stary przepis, troszkę poszaleliśmy z wariacjami, jest z żurawiną, z migdałami, z orzechami włoskimi, z czekoladą, czekolada z miętą, też taki ciekawy smak. A z takich deserów bardziej, bo to można nazwać deserem, no to mamy bombę legnicką. Moja córka, się śmieje, moja trzecia córka, to jest piernikarka wrocławska, która tak naprawdę jest bardziej siostrą bomby legnickiej. I też ma swój taki, to już jest wtedy mój taki pomysł na smak, bo w środku jest konfitura z orzechów, z zielonych orzechów włoskich, którą robię sama przez prawie 2 tygodnie, bawiąc się z tymi orzechami, mocząc je, później gotując i próbując, czy to już jest ten dobry moment. Z powidłami, gdzie też robię to sama. I wkładam w to serce. No to mamy bombę, mamy piernikarkę. Przekładanie jest obowiązkowym punktem na tej liście, właśnie też z powidłami. Moja mama mnie tutaj wspiera, też właśnie robi mi powidła. Też wracamy właśnie do takich bardzo starych przepisów typu Neisser Comfekt, który się śmieje, wpisuje się doskonale teraz w czasy, gdzie nie mam masła na półce.
ponieważ jest beztłuszczowy, więc też jest, powiedzmy, że nie tak bardzo kaloryczny jak całe pozostałe. I też właśnie patrząc na to, ile tutaj mieliśmy takich smaków na Dolnym Śląsku, też otworzyliśmy węgielek wałbrzyski, który jest takim węgielkiem, którego teraz też nigdzie nie ma. Tak, i też lukrowana, od tego chyba nie da się odejść, ale też właśnie trochę natury wrzucam, ponieważ z kwiatami jadalnymi, które często gdzieś tam, na przykład haber bławatek teraz zbierałam przed żniwami, gdzie był, więc wszyscy myśleli, że ja gdzieś tam zboże kradnę, a ja po prostu tylko kwiatki zbierałam. Te habry gdzieś tam właśnie chodzę po łące i patrzę, co by się nadawało, co rośnie, ponieważ mieszkam w takim miejscu, że tam nie ma żadnych oprysków, daleko od drogi, cisza, spokój, latają piękne ptaki, które łowią różne inne i po prostu mamy ciszę, spokój, gdzie te roślinki sobie rosną też w swoim naturalnym czasie. Pojawiamy się chyba teraz, gdzie się da, gdzie nas zapraszają, bo jeździmy też, to jest miłe, jeździmy i z Urzędem Miasta Wrocław, jeździmy też z Urzędem Marszałkowskim też z Wrocławia, jeździmy na zaproszenie do Czech, do ambasady, Instytut Polski nas zaprasza, teraz właśnie też do Ołomuńca będziemy jechać właśnie też na zaproszenie Instytutu Polskiego, gdzieś na targi różne jeździmy też promować nasz Dolny Śląsk i pokazywać, że pierniki też tutaj mamy. I jeszcze na takie właśnie, skupiam się bardzo bardziej na Dolnym Śląsku, właśnie na takich imprezach. Stacjonarnie myślę, że będziemy wracać do Wrocławia, na nasz duży targ. Też chcemy u siebie na wsi coś postawić właśnie, żeby też ci, co nie mogą dojechać do Wrocławia z naszej strony, dla tych po prostu szkół, które czasami nie są w stanie dojechać, wybudować coś u siebie, żeby mogli przyjeżdżać na warsztaty. No i też w internecie jesteśmy, mamy sklep internetowy, też wystarczy, że ktoś zadzwoni, realizuje wszelkie dziwne zamówienia. Czyli tak naprawdę jesteśmy chyba wszędzie, gdzie się da. Mamy też taką nowość, jeśli chodzi o pierniki dekorowane, to jest piernik à la Lessing, który mocno wpisuje się właśnie w historię Wrocławia i powstał tak naprawdę na, może nie tyle zamówienie, co gdzieś to wypłynęło tak naprawdę w trakcie już w sumie wieloletniej współpracy z panem Grzegorzem Sobelem, który jest świetnym doradcą, jeśli chodzi o kulinaria wrocławskie, nie tylko o pierniki. Ale właśnie też powstał piernik à la Lessing, też między innymi, ponieważ będzie wydana książka o jarmarkach właśnie wrocławskich, gdzie piernik też właśnie był sprzedawany właśnie w kształcie tego Lessinga, przy czym myślę, że powinien być bardziej karykaturalny. Ale wtedy miałam bardzo dobry dzień i stwierdziłam, że aż tak go nie będę właśnie gdzieś tam postarzać i krzywić. I myślę, że wyszło fajnie. Będzie takim właśnie fajnym dodatkiem do książki, a też właśnie świetnie się wpisuje w historię Wrocławia, ponieważ był dużo szumu, zrobił i trzeba o nim pamiętać.